Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Ameryka prawie, że płonie. Ameryka prawie dochodzi do wojny secesyjnej. Ameryka jest w czasie rewolucji komunistycznej. O co chodzi? No chodzi o dwie rzeczy, które dzielą Amerykę. O skrobanki, o prawo do posiadania i noszenia broni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach. No, co się dzieje? No teraz ta decyzja, wczoraj był filmik o tych aborcji, o skrobankach, dzisiaj znowu jest. No i teraz jest pytanie, czy Ameryka jest w stanie w zasadzie uspokoić się politycznie, czy będzie konflikt, można powiedzieć, demokratyczny, czy to wszystko się będzie jakoś pokojowo. No i to już wszystko wskazuje na to, że po prostu szalone lewactwo już chce podpalać, chce rabować, protesty są wszędzie naokoło Ameryki. No i o co to chodzi? O to chodzi, że Sąd Najwyższy po prostu powiedział, że pieprzy podejmowanie decyzji, czy skrobanka jest w Konstytucji, czy skrobanki nie ma w Konstytucji. I Sąd Najwyższy powiedział, najwyższy czas, żeby ludzie decydowali. Ludzie mają w Stanach decydować i jakiekolwiek stan ludzie pójdą do głosowania i powiedzą, że skrobanka może być, ale do 15 tygodnia życia, do 15 tygodnia płodu, a później już nie, no to już jest prawo stanowe. No jeżeli stan w Kalifornii powie, że jest powiedzmy do 9 miesiąca plus 9 godzin, no to będzie to należało. No Kalifornia możliwe, że tak będzie głosowała, no ale to też nie. No już płód po opuszczeniu to będzie dzieckiem, to tego nie doprowadzą. No ale Sąd Najwyższy ma dość. Po 49 latach jest ten jeden nieustanny bałagan, dlatego że w 1963 roku zadecydowano, że to jest skrobanka, to jest konstytucyjne prawo człowieka, szczególnie kobiety. No, dzisiaj wszyscy lewacy krzyczą, że sędziowie to są zdegenerowani, niewybieralni matacze, no ale w 1963 roku, jak zdecydowali, że może być, no to sędziowie byli najpiękniejszymi, najlepszymi, najwspanialszymi ludźmi. Także lewactwo decyduje, w którym momencie konstytucja jest dobra, lewactwo decyduje, w którym momencie sąd jest najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Czyli Kali ukraść krowek, ale mu ukraść niedobrze. Także no zmienia się to wszystko, ale można powiedzieć, że to sąd zrobił poprawkę. Sąd po 49 latach powiedział, starczy już tego wszystkiego, no bo za każdym razem, kiedy jakiś stan, w tym wypadku Mississippi 15 tygodni, ich zaskarżyli, powiedzieli, że to jest konstytucja i nie można tego zrobić. No cztery miesiączki, które kobieta zauważy, że nie ma, no to no trzeba powiedzieć, że większość ludzi powie, że to jest taki próg, którego można przypilnować. No i w większości krajów w Europie to mniej więcej tak działa, około 14-15 tygodni. W Ameryce to biorą pod uwagę te bicie serca. No i sędziowie nie ugięli się. Sędziowie się nie ugięli. W maju jakaś wtyczka komunistyczna w Sądzie Najwyższym wypuściła po prostu, był przeciek. No po co był ten przeciek? Ten przeciek był po to, żeby nastawić lewactwo do tego, żeby zaczęło terroryzować społeczeństwo, kraj, no i sędziów. No, z sędziego jednego
tego, to chcieli nawet zabić. Były protesty pod domami sędziów. Oczywiście lewacy mówili, że protesty pod domami sędziów są jak najbardziej demokratyczne i najbardziej są dozwolone. No jak zwykle. Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść niedobrze. Kiedy konserwatyści gdzieś protestują pod domami, no to jest faszyzm. Kiedy komuniści protestują pod domami sędziów, no to jest postęp. No ale to tak było, jest i będzie. Jednopartyjny komunizm. Sędzia Alito, to w zasadzie, co on powiedział? On powiedział, że popatrzyli na konstytucję i w konstytucji nie ma nic o skrobankach. Także cała ta konstytucja spisana na tej skórze krowiej, to jest tam napisane, co jest napisane, ale tam nie ma. Nie ma tego. Jest 14. poprawka do konstytucji, która w zasadzie mówi o prawidłowym procesie sądowym, czyli że każdy ma prawo do tego, jeżeli jest oskarżony, no to ma mieć obrońcę, ma mieć ławę przysięgłych, ma być wyrok wydany, no ale musi być cały ten proces. No i teraz te skrobanki to pociągali pod to, że dlaczego jak kobieta chce skrobankę powiedzmy w szóstym czy siódmym miesiącu, no to ona nie ma do tego prawa. Cała ta poprawka, 14. poprawka, no to była zrobiona w 1868 roku, czyli w sumie po zakończeniu wojny tej odłączeniowej, secesyjnej. No i w zasadzie o skrobankach, no to nie było w ogóle mów, czy rozmowy, czy jakichkolwiek dyskusji do XX wieku. I to, że jest to prawo, że to jest konstytucyjne prawo, no to w ogóle nikomu do głowy nie przychodziło. Żadna konstytucja z żadnego stanów nie wspominała skrobanki jako takiej. No i później jeszcze był Casey, no bo najpierw to był Roe, to był te 66, później Casey, no to tam zaczęli tłumaczyć, że no to była polityczna decyzja, że to jest prawo do intymności, prawo do prywatności. No i oni zdecydowali, że podtrzymali to prawo niby te konstytucyjne na tej zasadzie, że co ma kobieta zrobić względem tego nieurodzonego płodu, kto ma rację. No ale to niczego nie narobiło. No, w Ameryce patrzą na precedensy, czyli na sytuację, na sprawy poprzednie, bo trzeba tam jakoś tak iść w jednym kierunku, nie można za bardzo rewolucyjnie regulować. No i to się stało w ten sposób, że doszli do wniosku teraz, że 1973 rok decyzja była idiotyczna. No i to było wszystko zrobione politycznie, bez zwracania uwagi na to, jak to dotyczy moralności ludzi, jak to dotyczy tego, co ludzie mają decydować. No i spowodowało to, że Stany same w sobie wydawały najróżniejsze regulacje prawa i tak dalej, i tak dalej, które w zasadzie były sprzeczne z tym wyrokiem 73 roku. Także po 50 latach, po 49 latach, jak się okazuje, że wyrok Sądu Najwyższego nie był tak do dopracowania, to nic nie wychodziło.
był kontrowersyjny nieustannie, czy to znaczy, że sędziowie byli debilami, no i źle zadecydowali, no i teraz w 2022 roku umyli ręce. To nie jest coś takiego, że skrobanki są kompletnie zabronione. W Ameryce ludzie mogą się poruszać ze stanu do stanu. Kalifornia już oferuje za pieniądze podatnika, że będzie przyjmowała i płaciła wszystko, hotele, przeloty i tak dalej. Po prostu będzie Mekka skrobankowa. W Chicago major, kobieta, która ma żonę, nie ma dzieci, jest czarnoskóra, no wygląda dosyć ciekawie. No to ona powiedziała, że Illinois również będzie, miasto Chicago będzie płaciło dla kogokolwiek tam przyjedzie. No wygląda na to, że politycznie też ludzie zaczną głosować i wszystkich tych oszołomów prędzej czy później odsuną od władzy. No, co na dzień dzisiejszy, co Sąd Najwyższy w tej decyzji 6-3 mógł zrobić? No, w zasadzie to on mógł powiedzieć, że Mississippi te 15 tygodni to Mississippi ma prawo powiedzieć, no i że to jest w ramach konstytucji. No i by przesunęliby znowu tą drogę przez mękę i całą tą kontrowersję na następne parę lat. A tak, no to powiedzieli, że koniec Stany, Waszyngton, stolica, rząd federalny, nie ma się co wtrącać, konstytucja Stanów Zjednoczonych nie ma nic do powiedzenia. No i bo oni już mają dość. Oni mają dość wysłuchiwania co rok, dwa, trzy, cztery. Zawsze ktoś tam przybiega i mówi, że tu jest problem, tam jest problem, a sędziowie 50 lat temu idiotycznie zdecydowali politycznie, że tak ma być. No i to nie zadziałało. Teraz lewactwo, całe lewactwo mówi, że sędziowie nie popatrzyli właśnie dokładnie na ten cały proces sądowy. No, to nie za bardzo ma ręce i nogi, ale to działanie, głosowanie ma największą rację, tak? Demokracja, no też po to, żeby obywatele głosowali. No teraz lewactwo krzyczy, że w sumie te precedensy, no to może się odkręcać prawo homoseksualistów do kontraktów tych związków homoseksualnych. Teraz straszą najróżniejszymi innymi rzeczami. No i straszą, że te setki tysięcy tych kontraktów homoseksualnych będzie nieważne. No, ciekawostka jest taka, że chyba te pierwsza setka tych homoseksualistów, którzy pobrali śluby, znaczy oni tak to teoretycznie, legalnie, no to nie są tam śruby, to są Unia, czy związek, że to jest związek, powiedzmy, no to te pierwsze sławne 100 to już wszyscy są rozwiedzeni, bo statystycznie nie za bardzo to wszystko. No i teraz to wszystko sprowadza się do polityki. Wszystko się sprowadza do polityki aborcji skrobankowej, no i demokracji. Teraz cała debata to w zasadzie się zmieni z paragrafu sądów na w zasadzie wybory obywateli. No i to chyba jest bardziej prawidłowo. Jednak te nakazy sądowe, ten kij sądowy, te walenie w obywatela, najwyższy czas, żeby to się skończyło. No i teraz wszystkie te stany będą, wszyscy ludzie we wszystkich tych stanach będą decydowali. No oczywiście zielone, komunistyczne lewactwo krzyczy, że Waszyngton zmusi kongres
kongres, który teraz przyjdzie w ręce republikanów, konserwatystów, żeby zabronił kompletnie skrobanek. No ale to trzeba być idiotą, żeby coś takiego mówić, no bo tak jak w zasadzie Nowy Jork czy Kalifornia walczyła za tymi skrobankami i Waszyngton nic nie mógł zrobić za bardzo, no to teraz Waszyngton też nie będzie mógł zrobić nic, żeby zablokować to wszystko przez kongres, przez prawo. No i to w sumie takie zabranianie, no to byłoby też niekonstytucyjne. Niech byłoby niekonstytucyjne, tak, to już w ogóle było tak jak poluzowanie, czy powiedzenie, że jest prawo do skrobanek, no to tak samo jak powiedzenie, że jest zabronione, no to byłoby w drugą stronę. No i co, jak to można by było to wyegzekwować w Teksasie na przykład, czy w Mississippi, tam gdzie ludzie po prostu no mają jakieś jeszcze próg moralności, nie da rady tego zrobić. Tragedia tego Roe z 1973 roku, całej tej sytuacji, to jest to, że 49 lat temu była szansa na te wszystkie stany, żeby te wszystkie stany się jakoś tam doszlifowały, doprowadziły do porządku, żeby obywatele mogli ustanowić ten próg, na jakie społeczeństwo się zgadza, kiedy, tak jak w Europie, już to któryś raz powtarzam, także tam w niektórych krajach jest 6 tydzień, 12 tydzień, 15 tydzień i tak dalej. No ale te stany same w sobie by jakoś się tam doszlifowały i byłby spokój. A tak to przez 49 lat jest jeden wielki bałagan, był jeden wielki bałagan. Teraz podpalają, kradną i tak dalej w ramach krzyku, że prawa kobiet. No, smutne jest to, że te kobiety czasami z dzieckiem krzyczą o prawie do skrobanek. No, też bardzo często się okazuje, że w sumie no, żyją na tym świecie tylko dlatego, że nie było aborcji. No, jakiś złoty środek trzeba znaleźć, jakiś konsensus, jakieś uspokojenie wszystkich na wszystkich frontach. No jakoś trzeba się dogadać. Jak się nie da rady się dogadać, no to co zostaje, no to po prostu lanie się tylko, no i polityczna po prostu agresja. Kompromis musi być osiągnięty i w tym wypadku myślę, że te kompromisy będą osiągnięte na poziomie wyborów obywateli. Także to jest bardzo, bardzo silna demokracja, oparła się znowu komunistom i wygląda na to, że sporo rzeczy wraca do normalności. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek głosujecie w Ameryce, będziecie głosowali, czy skrobanki są zero możliwości, czy 6 tygodni, czy 15 tygodni, czy 9 miesięcy. Także w zależności, gdzie mieszkacie, obywatele zdecydują. No i to w zasadzie, można powiedzieć, jest demokracja. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena, no mam nadzieję, że też spojrzycie na tą sytuację, że prawo dotyczące życia płodu i życia dziecka powinno być w rękach obywateli, no i obywatele powinni zdecydować, jak przyszłe społeczeństwo ma działać, no i demokratycznie ludzie zdecydują, jaki jest próg, czy zero, czy 4 miesiące, czy 6 miesięcy, czy 9 miesięcy. Zdrowia dla normalnych.